Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejny dzień, w którym trwa karuzela stanowisk w takim teatralnym stylu, a za kotarą puka Lew Rywin. Po raz kolejny, Szanowni Państwo. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Arkadiusz Mularczyk. Szanowni Państwo, otóż na dniach rozgrywa się na naszych oczach największa afera korupcyjna w naszym kraju, jak określił ją obecny szef CBA, pan Wojtunik. W ciągu ostatnich dwóch dni zatrzymano 18 osób, doszło do 48 przeszukań, są trzy wnioski o tymczasowy areszt dla wysokich urzędników publicznych. Z informacji, które podają media, wynika, że korupcja dotyczy kilkudziesięciu, ponad 100 przetargów na kwotę ponad 60 miliardów złotych, a kwota wręczanych łapówek może przekraczać ponad 1,5 miliarda złotych dla wysokich urzędników publicznych. Ta sprawa nie może pozostać bez odzewu, nie może pozostać bez głosu w polskim parlamencie. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarna Polska w dniu dzisiejszym wystosował pisma do wszystkich klubów parlamentarnych z wnioskiem o poparcie uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania korupcji w rządzie Donalda Tuska, do spraw zbadania korupcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do zbadania korupcji w byłym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale także do zbadania korupcji w Głównym Urzędzie Statystycznym i w innych ministerstwach, ponieważ ta sprawa, jak wiemy, jest sprawą rozwojową i z informacji, które podają media, może dotyczyć praktycznie większości polskich ministerstw. Pozytywnie na nasz wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej odpowiedział klub Ruchu Palikota. Twój ruch. I w dniu dzisiejszym taki wniosek składamy. Liczymy także, że inne kluby parlamentarne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale także ten wniosek poszedł do klubu Platforma Obywatelska i do klubu PSL, zagłosują za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej. Ta sprawa jest największą aferą korupcyjną w państwie polskim po 1989 roku. Ta sprawa ma wpływ na to, że Polska nie może się modernizować, nie może być krajem konkurencyjnym, bo przypomnę, że projekty informatyczne miały zmierzać w kierunku podniesienia konkurencyjności polskiego państwa. Miały powodować, że polskie samorządy, polska administracja miała być zinformatyzowana. Miały być łatwiejszy dostęp do administracji publicznej przy składaniu wniosków o dowód osobisty, o pozwolenie na budowę i wiele, wiele innych projektów. Te projekty informatyczne miały przybliżyć państwo obywatelowi. Tak się nie dzieje na skutek korupcji, na skutek przestępczości na szczytach władzy, na szczytach rządu. Wiceprezes GUS zatrzymany, wniosek o areszt. Dyrektorzy w MSW, dyrektorzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialni za korupcję najprawdopodobniej trafią do aresztów. Pytanie, czy o tej sprawie wiedział premier, pytanie, czy o tej sprawie wiedzieli ministrowie, jakie podjęli działania naprawcze, nadzorcze. Szanowni Państwo, ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, wymaga zbadania przez parlament, przez Sejmową Komisję Śledczą, ale także po wyjaśnieniu tej sprawy konieczne jest podjęcie działań naprawczych, ażeby tego typu sprawy nie mogły w przyszłości zaburzać funkcjonowania państwa, rządu. Jesteśmy za uczciwym państwem, jesteśmy za uczciwą władzą i taką sytuacją, która nie będzie powodowała, że nieuczciwi urzędnicy publiczni będą się bogacili kosztem społeczeństwa. Dlatego liczymy na to, że projekt uchwały będzie poparty przez inne kluby parlamentarne, powstanie Sejmowa Komisja Śledcza, która pozwoli skutecznie walczyć z korupcją, zbadać tę sprawę i w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan poseł Jerzy Borkowski. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie może być, nie powinno być podziałów politycznych dla spraw najważniejszych i dla dobra Polski. Dlatego też podjęliśmy razem z Solidarną Polską sprawę powołania Komisji Śledczej, ponieważ jest to sprawa priorytetowa w tej chwili. Nie możemy czekać na kolejne afery, które zniszczą, zrujnują naszą gospodarkę, zrujnują Polskę. Były słynne elewary, teraz mamy media, kamienne sprawy. Sprawa zegarka pana Nowaka, to jak wszyscy już wiemy, wszyscy zdążyli państwo zauważyć, to jest tylko zwykła przykrywka. Dlatego też żądamy wręcz powołania takiej komisji, która jest potrzebna i niezwłoczna do zbadania wszelkich spraw związanych z nieprawidłowościami i z nepotyzmem, który jest w tej chwili
w partii rządzącej i nie tylko. Jest wiele spraw, które trzeba wyjaśnić, dlatego komisja jest absolutnie potrzebna i będziemy robić wszystko, aby to mogło dojść do powołania takiej komisji. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz pan poseł Andrzej Dera, który był również w przeszłości członkiem ważnych komisji śledczych i na pewno jest w stanie państwu potwierdzić, że one są niezwykle istotnym elementem odsłaniania kulisów władzy, których często nie są w stanie odsłonić tradycyjne instytucje państwa. Dlatego komisja śledcza jest w naszym przekonaniu niezbędna. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Dera. Szanowni państwo, pytanie podstawowe, na które dzisiaj musi sobie odpowiedzieć polski parlament i polskie społeczeństwo, jak mogło dojść do korupcji na taką skalę? Jak mogło dojść w sytuacji, kiedy premier mówił, że jest rozciągnięty nad rządem jego parasol antykorupcyjny? Jak mogło dojść w sytuacji, kiedy mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które powinno prewencyjnie działać i nie dopuszczać do tego? Jeżeli szef CBA dzisiaj mówi, że jest to największa afera w III Rzeczpospolitej, jeżeli tu już nie padają słowa o setkach tysięcy, tylko o milionach i o miliardach, to mamy bardzo poważny problem. I dzisiaj polski parlament staje przed najpoważniejszym wyzwaniem. Wszystkie partie, które w nim zasiadają, te, które dzisiaj podpisały, czyli Solidarna Polska i Twój Ruch, ale również te, które się jeszcze dzisiaj zastanawiają bądź myślą, co dalej z tym zrobić. Myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, SLD, Platformie i PSL-u. Korupcję trzeba wypalić u podstaw. Musimy to zrobić jawnie. Musimy to zrobić przejrzyście i każdy z obywateli musi wiedzieć i być świadkiem, jak do tego mogło dojść. Gdzie był nadzór, gdzie byli ministrowie, gdzie były organy państwa, które temu powinny zapobiegać. Komisja śledcza ma tą przewagę nad innymi instytucjami w naszym państwie, że robi się to w sposób jawny, że każdy ten, który uczestniczył w tym procederze, bądź ten, który powinien widzieć, a nie widział, będzie musiał to zrobić jawnie, będzie musiał to zrobić publicznie i odpowiedzieć na szereg niewygodnych pytań. Myślę, że ta komisja jest w tej chwili najistotniejsza w tej kadencji, jeżeli chodzi o polski parlament i ona będzie miała najważniejszą rzecz do zrobienia, bo jeżeli dzisiaj będzie jakakolwiek próba zakopania tej afery pod dywan czy zamiecienia pod dywan, to skutki będą już nieodwracalne, a największą stratę poniesie polskie społeczeństwo. Przed tym powinniśmy bronić, powinno to być jawne, przejrzyste i wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby korupcję u zarania po prostu gorącym żeliwem wypalić. Bardzo. Szanowni państwo, jeszcze jest jedna sprawa, o niej wspomniał pan poseł Andrzej Dera. Otóż działania organów ścigania w tej sprawie CBA, prokuratury, w konsekwencji sądu, bo ta sprawa prędzej czy później trafi do sądu, będą trwały przez wiele lat. Myślę, że ta sprawa może trwać 3, 4, może 5 lat do prawomocnych wyroków. Natomiast nasze państwo potrzebuje tu i teraz oceny sytuacji, wyciągnięcia wniosków i spowodowania, żeby tego typu sprawy w przyszłości się nie powtarzały. Przed nami do wydatkowania 100 miliardów euro z Unii Europejskiej. Te środki muszą być wydane w sposób uczciwy i rzetelny. Jeżeli państwo polskie nie podejmie mechanizmów sanacyjnych, naprawczych, które wyeliminują możliwości korupcji w ministerstwach, jestem przekonany, że na miejsce tych zatrzymanych urzędników przyjdą inni, którzy będą robić to samo. Ponieważ pokusa jest ogromna. Tu kwoty łapówek sięgały, jak dowiadujemy się z mediów, milionów złotych. Milionów złotych. Więc potrzebne są mechanizmy administracyjne, mechanizmy prawne, które wyeliminują tego typu możliwość korupcji. Dlatego, panie premierze, w interesie pana premiera jest, ażeby powstała ta komisja śledcza. W przeciwnym przypadku ta sprawa, jeśli nie zostanie rzetelnie wyjaśniona przez parlament, nie będą wprowadzone mechanizmy naprawcze, może być tylko początkiem i tego typu sprawy mogą być kontynuowane w kolejnych ministerstwach, ponieważ, jak już powiedziałem, do wydatkowania jest wiele miliardów złotych dotacji i subwencji z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko jeszcze dodam, że to jest już druga ważna, ponadpartyjna inicjatywa, którą podjęła Solidarna Polska. Pierwszy raz, to znaczy wniosek o odwołanie ministra transportu. Chciałbym państwu przypomnieć, że na początku wszyscy na to patrzyli troszeczkę z boku i wydawało się, że jest to tylko i wyłącznie inicjatywa taka medialna. Natomiast w konsekwencji się okazało, że opozycja prawie doprowadziła do odwołania ministra, ponieważ przypominamy, że aż 3 posłów koalicji wyłamało się w głosowaniu nad ministrem Sławomirem Nowakiem i zabrakło zaledwie kilku głosów do odwołania ministra rządu Donalda Tuska i mamy nadzieję, że w
tym wypadku jest szansa na podobny scenariusz. To znaczy, że cała opozycja zjednoczy się wokół wniosku Solidarnej Polski. Chciałbym Państwu jeszcze tylko powiedzieć, że Donald Tusk w tej sprawie zachowuje się jak często tacy kibole. Dlaczego? Ponieważ my dzisiaj widzimy, że w polskim państwie jest gigantyczna korupcja, a co robią politycy Platformy Obywatelskiej? Rzucają, przychodzą na korytarz i rzucają taką racę dymną. I próbują to wszystko zasłonić, mówiąc, Polacy, nic się nie stało. A my jako Solidarna Polska i mamy nadzieję reszta opozycji zrobimy wszystko, aby w ten dym dmuchać i pokazywać, jaka jest prawda o funkcjonowaniu państwa polskiego. Jesteśmy otwarci na Państwa pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, Arkadiusz Wierzuk, TVN24. Chciałem zapytać, czy pan, panie przewodniczący, sondował ewentualne poparcie innych partii opozycyjnych? No i jak chcecie przekonać do tego rachunku sumienia Platformy, bo Platforma za komisją śledczą chyba głosować nie będzie chciała. Panie redaktorze, ja rozmawiałem z... Wysłałem do wszystkich grup parlamentarnych pisma. 5 pism, które zostały wysłane do wszystkich klubów parlamentarnych. Niezwłocznie odpowiedział mi pan przewodniczący Borkowski na tą sprawę. Wstępnie wiem, że jest zainteresowanie ze strony SLD i PiS-u. Wiem, że przychylnie na tą inicjatywę spoglądają obie te partie i myślę, że w głosowaniu poprą. Natomiast oczywiście kluczowe jest tu poparcie także PSL-u, być może części posłów niezależnych i Platformy. Chcę zwrócić uwagę, że to nie jest inicjatywa partyjna. Tutaj nie chodzi o to, czy ugra Solidarna Polska, czy inne formacje. Tu chodzi o zapobieżenie korupcyjnym mechanizmom, które powodują, że wszyscy na tym tracimy. Wszyscy obywatele, a zyskuje kilka firm i kilku cwaniaków, którzy po prostu wezmą łapówkę do kieszeni. Dlatego też prosiłem Państwa media, żebyście o tej sprawie, tą sprawę badali, monitorowali, nadzorowali, bo tu chodzi o przyszłość nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń w Polsce, czy będą żyły w kraju, który jest krajem demokratycznym, konkurencyjnym, czy jest republiką bananową. Bo na razie, na chwilę obecną, bliżej nam do republiki bananowej, których jest wiele w krajach afrykańskich, aniżeli do krajów, do których chcemy zmierzać, do cywilizowanej, demokratycznej, nowoczesnej Europy. To jest proste pytanie, panie redaktorze, do Platformy. Czy macie coś do ukrycia? Jeżeli macie coś, jeżeli nie macie nic do ukrycia, to zapewne poprzyjcie ten wniosek. Bardzo proszę, panie pośle. Ja jeszcze dodam również, że żeby dowodne na to było, że to jest inicjatywa ponadpartyjna i zależna na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić, jest też działanie jakby wewnętrzne wszystkich grupowań opozycyjnych. Twój ruch złożył doniesienie do prokuratury na nieprawidłowości w spółce Koltram, gdzie Artur Górczyński razem z panem posłem Rozenkiem złożył doniesienie do prokuratury. Także tych spraw jest bardzo, bardzo wiele. I myślę, że ludzie, którzy w tej chwili są w Platformie Obywatelskiej, to się zastanawiają nad tym, że, żeby nie iść tylko w sposób, jak maszynka do głosowania, tylko zastanowi się, co ich czeka, jeżeli dalej będą realizować taki program, który proponuje Ruch Palikota. Przepraszam, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Dziękuję Państwu.